Moi drodzy, taka ciekawostka. Od jutra, od godziny 18, otwieramy naszą Akademię Nosów. Wiecie, co to jest? To jest takie miejsce, gdzie wy możecie się zgłosić i dostać swojego własnego mentora, który pomoże wam wyjść z waszej dywizji, który pomoże wam stać się lepszym graczem. To wszystko u nas na grupie na Facebooku, gdzie serdecznie zapraszam i polecam, bo to tylko jedna z inicjatyw, które szykujemy, a jest ich dużo. No dobra, przejdźmy do filmu. No i witajcie przyjaciele, dzień dobry, z tej strony Nozy i oczywiście za mną jest w tle, tym razem śmieciarka. Zrobiłem jej trochę miejsca, żeby się odezwała do was, chociaż i tak będziecie ją słyszeć pewnie teraz. Co to jest? Co tu się dzieje? Pokazuję wam bardzo dobrego pika, ukrytego OP, który jest dobry do wygrywania gier. Na środku, czyli Rumble. Zobaczymy, co na to powiecie. I przy okazji rozpoczynam challenge, czyli zrobię sobie taki challenge. Jestem teraz w Silverze drugim. Mam promo i robię challenge. Daję sobie jakieś 50 gier, może więcej. Chyba 50 sobie damy. I zobaczymy, jaki będzie wynik po 50 grach. Ile wygramy, ile przegramy, gdzie się znajdziemy i tak dalej. Dobra, ciapciamy. Mamy Balzahara, także będzie ciężko. Ciężko na papierze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak tam u was? Jak wam minął dzień? Bo pewnie wrzucę to w nocy, także... Także mogę zadać to pytanie chyba. Chciałbym go harasować, ale... Ale jeszcze na razie nie. A może troszkę. Zbiję mu tego shielda. O, zemścił się na mnie. No dobra, nic sobie nie straciliśmy w sobie. Pociapciajmy go trochę. No okej. No jak widzicie... Mocno! Mocno! Gościu jest zestresowany, to widać. A nas blokują miniony. To też widać. Gdybym miał trzeci, to już bym go ciapciał, ale może teraz go troszkę jeszcze pociapciamy. Co z tego wyjdzie? Jezu, śmieciarki, jedźcie sobie stąd już. Ojej, nie sięgnęło. No dobra, czy my to odwrócimy? Chyba tak. Ale sfleszował. No cóż, chcieliśmy zabić cokolwiek, ale nie wyszło. Może zaraz wyjdzie. No zobaczcie, jak oni chcą. Jak oni chcą tu paść. Jak oni chcą tu padać. Także tak jak mówię, to jest Silver 2. W sumie gramy też z goldami, już nawet widziałem kogoś z platynową ramką. Co poradzić? Trzeba ciapciać. Jak widzicie, nie jest to zbyt ciężkie. Wymaga od was spokoju i opanowania. Teraz nagrałem coś takiego w brązach. No to jak widzicie, Silver 2, Silver 1, to też działa. Ogólnie fajny pick, bo mamy bardzo duży sustain, czyli wytrzymałość. I jesteśmy nieprzewidywalni, bo ten shield jest taki trochę, wiecie, no nieprzewidywalny, tak jak powiedziałem. No i można ciapciać, 23 CS do 10. No już powinno być easy teraz. Chcemy zrobić ogólnie pasek do bicia na 18, tylko gdzie to było. Zrobimy buciki, żeby bardziej do niego dobiegać. Gościu chyba ma ping, w sensie lagi. No ale mniejsza. Popatrzcie, macie pozdrowienia. Zobaczcie, jak się pchają przed ten
obiektyw, co? Jak się pchają widzowie, ale co im tam kurczę żałować, jak to kochane ludzie są. Wczoraj na streamku zrobiłem coś takiego, że dodawałem wszystkich do znajomych, także teraz mam. Teraz będę miał spam. Teraz będę miał kochany spam od moich widzów. Dobra, chcemy tego CSK. Okej. I ciapciamy od razu. Pyk. Chyba go zabijamy teraz, wiecie? Tak to wygląda. Dobra, mamy Erkę. Erkę sobie zawsze odbindowuję z tego względu, że łatwiej mi się ją rzuca wtedy. I od razu pójdziemy zgankować sobie bota. Zaraz zobaczycie, dlaczego Rumble jest dobry na midzie. Właśnie przez te ganki jest dobry. Zobaczymy, czy to nam się uda. Dobra, nie uda, bo widzą. Okej. A może podejdą? Bijcie się! Bijcie się! Zobaczcie, o! O, przeżył to. Czy my to odwrócimy? Nie wiem, ale chciałbym. No, ten Jax nas zaskoczył trochę. O, chyba padam. No, przesadziłem. To było głupie. Mogłem się po prostu wycofać. No, ale nieważne. Nasza linia jest wygrana mocno, także bardzo na tym nie ucierpimy teraz. Więc nie ma co się załamywać, nie ma co się wkurzać. Błędy czasem się popełnia, zwłaszcza jak się jest D5 i nie można wyjść, tak jak ja. Mazacha chyba sobie już dał spokój teraz. Chyba sobie już poszedł. 2-0 Lucian. To będzie smakowity kąsek. Na topie mamy Vayne, która sobie fiduje. I to jest dobre. To jest dobre dla nas. No i zobaczymy, co tu się co tu wyjdzie z tego ciapciania. Co tu się wydarzy. A jak wy myślicie, co tu się wydarzy? Ja to nie wiem, ale pewnie wygramy. O, ten Jack Seamus się zemścił na nas, co? Za to, jak go tam potraktowaliśmy na tym ganku. Zobaczymy, czy przyjdzie tutaj. Czy da się tutaj przyciągnąć na tę linię? Dobra, jest na tym, na topie. Więc puszujemy, bo nie mamy zagrożenia, bo Zachary jest AFK. Ale wiemy, że będzie z góry schodził, także sobie stanę tu. No się pospieszyłem z tym ultem troszkę. Ale chyba będzie musiał cofać teraz, a my możemy dalej puszować dzięki temu. Ale mamy wiertło! Bota nie ma i to jest troszkę ryzykowne teraz z naszej strony. Leonka ma szósty, no właśnie. Postawmy Wardzisza. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce. Dużo nam to nie daje, tej wizji. On biedny zamierza tego dzielnie bronić teraz. Spróbujmy to zrobić.
Nie wyszło nam to. No nie, myślałem, że go zabiję, dlatego nie flaszowałem. Chciałem dopiero wyflaszować. Cóż, bywa i tak. Słabe early, ale to nic. To nic. Nie ma co się smucić. Chociaż Jax to Jax, ale to nic. Nie ma co się smucić, tak jak mówię. Turet i tak zaraz stracą. Nasze turety mają się dobrze. Nie mają Malzahara. Albo się popłakał, albo faktycznie miał jakieś tam deceki. Ale widzicie, no na early jednak ten Rumble dosyć mocno bije tych midlanerów. To już ja nie pierwszy raz to widzę, dlatego wam to polecam ogólnie. Może chcielibyście sobie tak pociapciać. Te ganki są dobre z ultem, tylko... No... Ja zrobiłem to troszkę chyba nie tak jak trzeba, ale nieważne. Ciapciamy dalej, co ja będę gadał? Trzeba wygrać, mamy promo. Dobra, Jacksik, odpuść już tego turecika, co? Przedłużasz tylko. Tylko przedłużasz, kolego. O, idą do mnie. Idą do mnie z bocisza. Albo idzie. Odpuścił. Dobra, mamy to. Zabierzemy farmę. Całkiem przyjemnie się Rumble robi te kampy. Mam tylko nadzieję, że go tu nie ma. Jak widzicie, to te ganki są bardzo fajne. Tylko czy my możemy tak... Zapomniałem o tym pasku i dopiero teraz go używam. No i fajne emocje. Ciapciamy dalej. Puszujemy turret. Nie ma zagrożenia, więc trzeba ciapciać. No to co? Bardzo spokojna gierka. Może porozmawiajmy sobie o czymś. To powiem wam taką ciekawostkę. Dzisiaj o 20:00. To będzie na streamku też. Mamy otwarcie serwera minecraftowego naszego. Także jakby ktoś chciał sobie zaciapciać, to polecam. Wszyscy razem wbijamy. To będzie na streamku, tak jak wspomniałem chyba przed chwilą. Bo już się gubię w tym, co mówię. Nie wiem, co z tego wyjdzie, bo ja w Minecrafta to ja jestem w ogóle zielony. Ale mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić, bo w sumie głównie o to w tym wszystkim chodzi. Teraz jeśli ktoś powie, ej, Nozi, ale przecież Minecraft jest taki głupi dla dzieci, to ja wam powiem, co wy gadacie, kurczę, to są gry. Gry, każdy może grać w gry. Gry dają rozrywkę. Przecież to nie jest tak, że osiągasz jakiś tam, nie wiem, wiek dorosłości i od razu musisz być takim bufonem, który udaje wielce dorosłego, tak? Człowiek dorosły to człowiek, który jest w stanie o siebie zadbać i o swoją rodzinę. A to, czy zapewnia sobie rozrywkę w taki czy inny sposób, to już jest jego sprawa. Dobrze jest być dużym dzieckiem swoją drogą, bo przynajmniej wasze dzieci będą szczęśliwe i będą miały dobrego ojca, z którym będzie można się dobrze bawić. Dobra, patrzcie, robimy tak. Ciekawe, czy zdążę teraz dojechać do niego. No. Nie piekło mi to tak, jakbym chciał. Ale ona ma low HP na pewno, także trzeba iść. No możesz i ty paść, jak chcesz. I jak tak bardzo nalegasz.
Także jak widzicie, bardzo luźna gierka. Ciamy go sobie. Ciamy. Podkreślam, bo tutaj... Bo tu różnie bywa. Z tą interpretacją. Dwa 100 CS-ków. Jest dobrze. Owszem, farma mogłaby być lepsza, ale... Ale wystarczy. Bo Zachar wyszedł. Także gra już jest praktycznie nie do przegrania. Czyli nasza pierwsza gra w challenge'u na 50 gierek. Wygląda na udaną. O Jezu! O nie! No nie, zamyśliłem się. Zabiła mnie Vayne Stopa, która ma 4-4 teraz. Dobra, kupmy to w takim układzie. Ninja Tabiński. Przydadzą się. Zonia też się przyda. Wiecie, co można robić z Zonią na Ramblu? Jak ktoś się wbija was, to wystawiacie sobie ulta pod dupsko, tak żeby on w nim stał. Odpalacie sobie Flamespeeder i włączacie Zonię. I wtedy w trakcie trwania Zoni palicie przeciwnika i on się zastanawia, jak zareagować. No nie, przecież to trwa wieki, a ja już mam przypieczony Cooper. A wy wtedy dzwonicie po pogotowie, bo już wiecie, że i tak będą ofiary. Co tu się dzieje? Oni cały czas grają tak agresywnie, nie mają tureta i tak siedzą. Pod naszym. To jest śmieszne. Dobra, ale widzę, że ta Vayne to coś będzie chciała ugrywać. Może ona po prostu jest tam na dole. Zaraz się dowiemy. Pewnie, że jest. Dobra, to bierzemy turet. Przynajmniej próbujemy. Ale ona się fiduje, co? Nagle, jak zaczęła kierować grę. A gdzie jest Jax? Tutaj. No nie! Idą do mnie, czy nie? On do mnie chce iść. Ale oni nie. To znaczy Vayne może do mnie iść. Tylko skąd? No okej. Po prostu się wycofam. I zrobię kampa. Albo nie, bo on tam idzie. To już nie będę taki. No ten turret jest zmęczony już. Może się go uda zaraz wziąć. Tymczasem sobie weźmy... To i Pink Ward. Za każdym razem bierzemy Pinka, jak tylko się wracamy, żeby zawsze jakiś był w ekipunku i zawsze jakiś stał na mapie. Dobra, oni się tam ciapciają. Robimy dalej presję chyba. Zmuśmy tego Jaxa, żeby przyszedł. No patrzcie. Ludzie mnie teraz pododawali do znajomych i będą liczyć na to, że ja będę każdemu jedną gierkę w promo ugrywał. To tak nie działa, ja nie miałbym życia, jakbym każdemu z 16 tysięcy tak robił. Kiedy ja miałbym swoje sprawy załatwić. Postawcie się na moim miejscu, przyjaciele. Oni ich tam walczą, a my puszujemy za darmo. Jak tak bardzo chcą stracić swoje turety i inhibitory, no to wiercimy. Wiercimy! Dobra, idzie.
Pali to plejderkę. Witam i żegnam. Często tak fajnie kręci ten buzdyk, ale już 30 lat wcześniej. No ale chyba muszę się cofnąć, bo już chyba nie przejdę przez niego. Przez nich tym bardziej. Idziemy sobie po kampa, żeby zwiększyć sobie naszą farmę. No i tak to się ciapcia, tak to się ciapcia w tej sytuacji. Każdy ciapcia jak może. Czasem trochę lepiej, czasem... No bo może. Smok się respi. Można by wziąć. O, chyba widzą. O, za daleko postawiłem tego orka. Ale mnie scycykował. Ale mnie scycykował. Cóż, ZW. Dobra, jestem. Już wróciłem. Musicie mi wybaczyć. Nagrywam w miejscu pracy, że tak powiem, więc czasem zdarzają się takie jazdy, że ktoś mi tutaj przyjdzie i zacznie rozmawiać ze mną na temat pewnej rzeczy. Mamy już zonie, mamy już pasek do bicia na 18. No, dużo aktywów, jakby nie patrzeć. Czy za dużo na nasze ręce? Nie wiem. Zaraz się przekonamy. Czyli stanka sobie tu Killing Spree. Dwóch leży. Więc czas się znaleźć przy wieży. O, na tobie to się muszę zemścić. Ale te minionki to nas blokują dzisiaj. Czego się śmiejesz? Grę przegrywasz, nie śmiej się z tego. No dobra, czemu to mnie bije cały czas? No ja nie mogę z tym. Oho. Dawaj! Jest! No nie! A tak walczyłem dzielnie, co? A tak walczyłem dzielnie. Za bardzo forsuję ten tart. Za bardzo. Powinienem się zgrupować z teamkiem, bo teraz jest prawda taka, że wystarczy, że się wbijemy ult Malphite'a, ult mój i jest ciapciando, ktoś spada od razu. Kupmy sobie czapencję. Czapencja aka Sombrero. Pozdrawiam Ramadona, który oczywiście będzie komentował i powie: o, znowu mnie kupiłeś, dziękuję ci. Usadowimy się wygodnie. O, robią tego. Baranika. No taki dziwny ten kol jest, bo... Bo ich w sumie nigdzie nie ma. Ale nie wiedzą na szczęście. No to pięknie. Szkoda tego Balzahara. Jak sobie o tym myślę to drgają mi poliki. Pozdrawiam wszystkich, którzy wiedzą, o co chodzi. Dobra, oni się tam ciapciają, no to oczywiście push.
Ojej. Zdążymy. Szybko! Akcja! Dobra, oni to już muszą iść. Będziemy bufować miliony tutaj z ukrycia. Gdzie oni są? Vayne padła. No to poszujemy, no jest tylko Jax. Jakby nie patrzeć. Dobra, teraz Vayne'a sobie wstanie. Potem sobie cofamy. Zgrupujmy się z Teamkiem i spróbujmy zakończyć tę grę. O, plecy. No to się trochę koleś przeliczył, bo ja mam i tak zonie, mam pasek, mam ulti, mam wszystko. Bez sensu takie flanki, naprawdę. Człowiek nie patrzy, czy jego teamek może sfollowować. Tylko się wbija. Tak samo mają tak naprawdę turret tutaj, więc powinni to chcieć wykorzystać. Przepraszam, ale to chyba kłaczek. Dobra, gdzie jest moja myszka, bo nie mogę znaleźć. Ojej. No i co? No i co? Spali się z Cinderhulka? Nie. Ej, nie wiem jak im to wyszło, ale im to wyszło. Wyszło im to. Wiecie? Ogólnie obawiam się, że gdyby Malzahar nie wyszedł z tej gry, to już byśmy to przegrywali, bo on by teraz też łapał tym ultem i też by był użyteczny. Także mamy farta. Mam tylko nadzieję, że to wykorzystamy, bo im dłużej to trwa, tym chyba gorzej dla nas. Złapałem łyka napoju bogów, czyli wody. I idę ciapciać, 16 poziom by się przydał. Bo to kolejny poziom Ultimate'a. Także próbujemy go wbić. Tutaj go wbijamy sobie. I będzie wszystko garante, czyli wszystko będzie grało i wszystko będzie takie jak należy. Wszystko jak w marzeniach. No patrzcie, tam troły idą. Tam troły idą. Sobie. O Jezu, zabrał mi go. A ja nie mam zoni i teraz padam. No i właśnie, i przez takie akcje przegramy to, bo nie potrafimy wykorzystać tego, że mamy przewagę liczebną, tylko padamy sami. No dobra, teraz mam nadzieję, że to wykorzystamy jako 5, a jeśli nie, to będzie kupa. Tak samo bez tej zoni nie powinienem walczyć, ale nie spojrzałem na nią. Aj kurczę, no powiem wam, że bolą suty jak się o tym myśli. Człowiek niby w diamencie, ale sam tyle błędów popełnia, że szok. To ja się nie dziwię, że ludzie siedzą w brązie i w silverze. Bo przecież te gry są tak przeładowane błędami, że to jest chore.
Nie! Przyjaciele. No i straciłem ulti teraz. Niedobrze. Niedobrze. Ile to ma? Tam jest 0 HP turret, więc trzeba to pusznąć. Mamy ten turecik. No i teraz trzeba tę Vayne'kę jakoś zabić. I udało się. I udało się, moi drodzy. Gdyby Malza nie wyszedł, to byśmy to przegrali. I to jest tak straszne. Ale cieszę się, że z Rage quitował. Nie wiem, czy miałem na to jakiś wpływ. Czy po prostu ten internet faktycznie tak szalał u niego, ale... Ale przyfarciło nam się. No, Rumble w late game nie jest zbyt dobrym pikiem. Także zawsze człowiek liczy na to, że w mid game to już ugra. No i dobra. Próbujemy to zciapciać. No i GG. Dzięki, pierwsza gierka wygrana na 50. Żegnam się z wami. Cześć.